Siemana, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcineczku napiszcie hashtag mikrofon na wam przypte serduszko do komentarza, a zwłaszcza, że jestem serduszkami na bieżąco. Wczoraj mieliście lekkiego Q&A na Instagramie, także miejmy nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania, które gdzieś tam was po prostu interesowały. I powiem wam ciekawostkę, że tu jest mikrofon, niby to jest fajnie poustawione, a w dalszym ciągu wszystko wariaty idzie tak naprawdę do góry, jeżeli chodzi o ceny w sklepach i tak dalej, ale nie na Instant Gaming. Tutaj gierki kupicie nawet 50% taniej. Jak widzicie, Farming 22 jest przeceniony ze 186 zł na tylko 92 zł. A tutaj macie przykład na przykład innych gierek, czy Bus Simulator 46%, czy Euro Truck minus 74%. Chłopie, leć i kupuj. A chłop w szoku, jak zobaczył ceny. Do tej pory nie dowierza. Ale z racji tego, że ja dbam bardzo o widzów, to mamy jeszcze konkursik, gdzie mamy dla was razem ze stronką do rozdania fajne gierki. Link oczywiście w opisie. Wystarczy wbić w link, wpisać nazwę gry, jaka was interesuje, do wygrania za darmo. Nawet mój braciak wziął w tym udział i klikacie weź udział. Tak naprawdę tyle filozofii i cieszcie się wygraną. Jeżeli oczywiście los wam się uśmiechnie. Może być po prostu słuchać kierownicę, bo szukałem najlepszego miejsca. Tutaj w tym miejscu, na tym biurku. Nie słuchać wcale kierownicy, ale po prostu na live'y to nie zda egzaminu. Ze względu na to, że będę musiał mówić tą stronę, a tu mam ten drugi monitor i na odcinki też nie za bardzo, a tutaj znowu jest leciutko słychać takie naprawdę bardzo, bardzo delikatne ruchy kierownicy. Teraz to nawet praktycznie wcale, także miejmy nadzieję, że ten odcinek jakoś tam wyjdzie. Ja już, ojojoj, tam wam nie mogę na razie pokazywać. Strzelcie też, widzowie, lajka, strzelcie suba, ze względu na to, że jesteśmy bardzo blisko 140 tysięcy widzów. A nawet być może, jeżeli już to oglądacie w niedzielę, to powinno być te 140 tysięcy widzów. Myślę, że w poniedziałek, wtorek, któryś ten dzień będzie live'ik, ze względu na to, że ktoś śledził wczorajsze pytania i odpowiedzi na Instagramie, powinien wiedzieć, że trzeba powoli się szykować do serii z Mega Kolizem. Na mapie... Zresztą, no co ja wam będę mówił? No kto śledzi mojego Instagrama, ten wszystko powinien dokładnie wiedzieć. Ja wam za dużo tutaj opowiadać nie będę. Kiedy seria powstanie, też powinniście wiedzieć, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie. Kolejna sprawa, jest oczywiście konkursik w dalszym ciągu na Instagramie na kierownicę. Tam brakuje około 1000, o Boże, około 1000 lajków do rozstrzygnięcia, kto po prostu tą kierownicę będzie wygrywał. Także też zapraszam, no możecie sobie zawsze tam wejść, wystarczy skomentować, polajkować i bierzecie udział w konkursie na... Jeżeli ktoś nie wie, jaką kierownicę jest, to Logitech SiTech. Razem z tym panelem do zmiany biegów, no i zwykła kierownica, no tutaj raczej za dużo wam o tym nie będę mówił, no bo chyba każdy wie, jak taka kierownica wygląda. A jeżeli chcecie wydawać 1000 zł w sklepie, no to też polecam, można sobie zawsze kupić samemu, a nie wygrać za darmo. Mamy dwie przyczepy, ja już przywiozłem takich kursów 4. 4 były zrobione, ten jest piąty i obstawiam, że raczej to będzie ostatni kursik. Także troszeczkę tego mamy. Dwa budynki już stoją na gospodarstwie. Kostka została skończona. O ile w takim stopniu ona będzie wyglądać, bo dzisiaj też chciałem, żebyście zadecydowali o jeszcze jednej ważnej rzeczy na odcinku, ale to wam dopiero pokażę później. Patrzcie, jak to pole wygląda. Naprawdę, to jest takie gigantyczne jest to pole. Dzisiaj, jeżeli skończymy akcję, tą kiszonkę, no to też powinniśmy zacząć dzisiaj talerzować, ale nie wiem, czy to wszystko wyjdzie na odcinku, bo zobaczymy, ile nam w ogóle zejdzie z tym oto jednym kursem. Cały czas tak patrzę i powiem wam, że wygląda to dobrze. Jeżeli mówię tak, pewnie ta jakość będzie gorsza. Jeżeli mówię tak do kamery, powinna być dobra. Ten mikrofon jeszcze bardziej może w tą stronę w kolejnym odcinku ustawię. Także odcinek też, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, macie delikatnie testową, no bo mikrofon jest naprawdę kozacki, tylko problem się pojawia wtedy, kiedy jest razem z kierownicą, bo wtedy słychać jest tą kierownicę, mimo że teraz te ruchy są bardzo delikatne, ale ona czasami ma takie momenty, że naprawdę jest mega słyszalna, bo są takie jakby delikatne przeskoki. Dlaczego się tak dzieje, nie mam bladego pojęcia, ale teraz jak na razie takich problemów nie ma. Dobra, my to robimy standardowo, czyli zajeżdżamy sobie po prostu tutaj, delikatnie sobie tutaj skręcę. Okej, możemy się w sumie zatrzymać i odczepić obie przyczepy na raz. Dlaczego obie przyczepy na raz? Bo ten kombajn daje radę sypać na tak jakby drugą przyczepę, nawet jeżeli z przodu jest podczepiona jedna. Dobra, weźmy sobie to wszystko, podczepmy. I akcja kiszonka, można powiedzieć, że można ją zaliczyć już do udanych kompletnie. Jest to oczywiście Forschmidt i jego będziemy sobie już chować. O kurde, znaczy, o i teraz widzicie? Taki inny ruch troszeczkę, już ta kierownica jest pewnie słyszalna. Ja to jeszcze sobie spróbuję powycinać na gdzieś tam montażu. Znaczy powycinać, po prostu wyciszyć
sobie gdzieś tam ten szum kierowniczy, czy jak to się tam nazywa, żeby tego nie było. Jak widzicie, no nie jest za dużo pola, już bardzo dużo nie zostało, tutaj te kartofle dalej sobie są. Rura już widzę, że tam się ustawiła tak czy siak nad przyczepę, dwie przyczepy podczepione. Miejmy nadzieję, że ten kombajnik, on nie jest za dużych rozmiarów, ale mam nadzieję, że on sobie poradzi. Dobra, możemy to uruchamiać. Możemy sobie header brać już do dołu i możemy sobie delikatnie tutaj wjeżdżać. Powiem wam, że fajnie to wszystko sobie ogarnąłem, bo jak widzicie jest to idealnie wyrównane. Nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że pracownik na tym polu by nie zrobił mijaka i jakoś by to pole ogarnął. Tutaj na pewno widzowie nie będziemy dawać w tym roku kukurydzy. No, na ten rok oczywiście po zimie nie będziemy dawać kukurydzy. Pewnie spytacie i się zastanawiacie dlaczego. Ano dlatego, że moim zdaniem to jest bez sensu i tej kiszonki no trochę jest, ale nie jest to wystarczająca ilość do tego, że mamy w planach mieć 20 krów. Robi wrażenie. No 20 krów to już jest dosyć sporo. Wiadomo, że są gospodarstwa, które mają tam... No pewnie są gospodarstwa, co mają w tysiącach krów, ale na takie polskie gospodarstwo, na takie pola, co my mamy, myślę, że 20 to jest i tak ilość... Kurde, zaspokojące raczej potrzeby nasze, bo gdzieś tam mleko powinno być spoko. Dobra, weźmy sobie tutaj. No, na razie jak widzicie, za dużo tutaj nie mamy. Chociaż nie wiem, czy to wszystko się uda walnąć na dwie przyczepy. Mam nadzieję, że tak, bo już nie chce mi się tutaj jechać jeszcze raz z powrotem. I teraz kwestia tego, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Jakoś postaramy się tu wjechać. Tym prawym dziobem będziemy iść zaraz koło tego przejazdu, tutaj od krzaków, żeby sobie też przejechać. I wyjdzie nam bardzo prawdopodobne jeszcze w to i z powrotem. Można było nakładki do tych przyczep ogarnąć, tylko że ja tych nakładek nie mam i tu jest właśnie jedyny główny problem. Nie będę wam pokazywał wszystkiego tylko i wyłącznie z tej kamery. No i kolejny odcinek. Jak tu już moje gospodarstwo praktycznie widzicie, jeszcze dzisiaj będziecie podejmować też decyzje odnośnie tego gospodarstwa, to w kolejnym odcinku pokażę wam, jak wygląda gospodarstwo mojego serdecznego lub mniej serdecznego sąsiada, którego wiecie pewnie, o kogo chodzi. Nie muszę wam już tutaj tłumaczyć, bo zobaczycie efekt, którego raczej się nie spodziewaliście, że tak to gospodarstwo może jego wyglądać. Aha, dobra, czyli tak sobie nie damy rady tutaj, widzowie. Musimy to inaczej poogarniać, tyczkę, ze względu na to, że ta przyczepa oraz ta, ona nie za bardzo mają ochotę z nami współgrać. Zrobimy to inaczej, to odepniemy. Tu sobie cofniemy, ile nam pozwoli. Tu, żeby tej kukurydzy nie pogiąć, to przejedziemy tak delikatnie. I sobie zatrudnimy po prostu pracownika, który będzie nam sobie tutaj jeździć. I będzie nam to po prostu kosić. Tylko ja proponuję go jakoś dobrze ustawić, bo wiecie, że jak źle ustawimy tego pracownika, no to później może być problem. A drugą przyczepę to też pewnie będzie... No tutaj wyjdzie jeszcze więcej kursów niż się spodziewaliśmy. Dobra, pracownik jest ogarnięty. Teraz kwestia, może przyspieszmy trochę, pójdźmy do traktorka. Podpalmy Ursuska. Maseję mniej robimy, nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tego Ursusa, skoro mamy nowego, no to chcę też nim się troszeczkę pobawić i nacieszyć. 16-14 robi robotę w polu, naprawdę robi. Teraz będziemy szukać też i nowych maszyn, zobaczymy na ile nam starczy pieniędzy, bo to co zrobiliśmy teraz na gospodarstwie, to cała przebudowa i tak dalej, i tak dalej. No to ona troszeczkę tych środków tam pochłonęła. Ja nie mówię, że to są bardzo małe pieniądze, bo naprawdę to są dosyć duże pieniądze. Zresztą kto się orientuje mniej więcej, kto ma gospodarstwo w realu i zobaczy dzisiaj, jakie ja budynki postawiłem już za chwilę, no to możecie sobie oszacować w komentarzach, też dostaniecie serduszko, jeżeli ktoś mniej więcej oszacuje, ile taka budowa, co ja przeprowadziłem, już nie wliczam tam kosztów płotu i tak dalej, ale koszty same tych dwóch budynków oraz ułożenia tej kostki, którą ja mam na gospodarstwie, i zobaczycie po prostu, jakie to są koszta mniej więcej w realnym życiu. Jeżeli ktoś oczywiście się zna i ogarnia ten temat, bo jeżeli ktoś się nie zna i nie ogarnia, no to raczej sobie tego nie podliczy. No, na jedną przyczepę nie wiem, czy jest sens jeszcze przyjeżdżać. No, na pewno nie zostawimy tej kukurydzy też na polu, ale jakoś nie za bardzo chce mi się teraz jechać. Ja sobie wezmę jeszcze Maseja, przyjedziemy sobie to stależować na pewno w dzisiejszym odcineczku, jak sobie wrócę na gospodarstwo. A tutaj, no sami widzicie, na tą przyczepę niebieską oczywiście tyczkę mniej wejdzie niż na tą właśnie zieloną. Jakbym miał te nadstawki, to myślę, że dzisiaj byśmy na ten okurs, który zrobiliśmy teraz, byśmy ogarnęli sobie
całe właśnie pole na spokojnie i by nie było żadnego problemu, że trzeba było przyjeżdżać jeszcze raz, no ale trudno. Też widzowie, postaram się, żeby we wtorek, albo w czwartek, albo we wtorek rusza nowy format na tym moim nowym kanale. Tak jak wam mówiłem, teraz czasu będę miał więcej, dlatego chcę realizować filmy na dwóch kanałach. Też myślę, żeby zrobić live'a jutro albo we wtorek, ale czy to się uda, nie mam bladego pojęcia, bo też jestem teraz aktualnie ćwiczę dosyć sporo wieczorami, także te live'y nie wiem, czy one będą mi w ogóle wychodzić. A w dzień, jak jest taka pogoda, czy tam o 17, 18, nie wiem, najlepiej to robić live'y teraz, widzowie, około tej godziny. Ja bym obstawiał 19, żeby zaczynać, tak jak to kiedyś robiliśmy, gdzie jest największa ilość osób, bo 18, 17, no to raczej widzowie, większość osób jest na dworze. No przy takiej pogodzie, jaką teraz mamy, no chyba, że będzie pogoda nagle jakaś taka bardzo słaba, no to może... Patrzcie, jeden taki przejazd zostaje, czy dwa przejazdy? Dwa rzędy zostają, a chłop tego nie kosi, ten pracownik, trzeba było go ustawić, a tutaj jeden przejazd na pewno, czyli jeszcze jeden rządek tak zwany, można było na spokojnie sobie robić. No jak na razie powiem wam, że mieści się elegancko. Aha, czyli zostaje nam tutaj plus minus zielona przyczepa cała, raczej nie, ale niebieską przyczepą, jeżeli przyjadę, to powinniśmy to wziąć na spokojnie. No ale wiadomo, że przyjedziemy później pewnie zieloną, żeby mieć już na 100% pewności, bo jak tam zabraknie miejsca na niebieskiej, no to też trochę lipa, jeżeli takie coś byśmy po prostu zrobili. Dobra, dajemy sobie tempomacik, prosta droga i możemy sobie jechać na gospodarstwo. Jeszcze wam tu pokażę parę rzeczy. To pole mnie ciekawi, kiedyś będziemy je w stanie kupić. Też siewy będę zaczynał już w kolejnych odcinkach, żeby też to mieć poogarniane, ale to raczej pojedziemy sobie z sąsiadem poogarniać właśnie te siewy, żeby to już na dwa robić. Ja jemu pomogę, on mi pomoże. Nie wiem, ktoś jakoś wcześniej zasiał, patrzcie, jak już to wygląda. No tak wygląda Ursusik 16-14 w pełnej okazałości, jak wiezie sobie kiszonkę. Tutaj trzeba zobaczyć, ile będą kosztować nas te burty, bo może ja bym te burty nakładki jeszcze dzisiaj pojechał i sobie pozakładał te burty. Trzeba, widzowie, zobaczyć. Zaraz jak dojedziemy na gospodarstwo, ja zobaczę, jaki jest koszt tego, kupić w takim samym kolorze. I może po prostu pozakładam. No założenie tych nakładek, jeżeli bym je dzisiaj pojechał odebrać, no to raczej to nie jest kwestia, nie wiem, 2 godzin roboty, bo to tylko się dokłada te dokładki. I tak naprawdę tyle jest filozofii, nawet do tej niebieskiej tylko kupić, no to już ona by była troszeczkę wyższa. Ja tak jadę, wy nic nie mówicie, zaraz byśmy mieli wypadek przez tą jazdę pod prąd po prostu. Patrzcie, ten milioner, co to kupował kiedyś ode mnie, to dalej nic z tym nie robi, nic tutaj się kompletnie nie dzieje, ani tego nie wypożycza nikomu, żeby ktoś tutaj mieszkał, ani nic, po prostu nic, po prostu to stoi. Znaczy, a on jest, bo samochód, widzę, stoi, tutaj sobie też tego, widzę, nie poogarniał. Ale no działkę mieliśmy, wykorzystaliśmy moim zdaniem to dobrze, ze względu na to, że zrobiliśmy dosyć sporo pieniędzy ze sprzedaży właśnie tej oto działeczki gotowej i spokój, no nie? Nic więcej nie musimy robić, nic więcej nas nie powinno interesować, co już się tam będzie działo. Możemy kiedyś tam wpaść, tylko okraść go, jeżeli by się udało, bo tam żadnych, ja nie montowałem systemów zabezpieczających, jeżeli tam miał być jakiś stróż czy coś takiego, widzę, że stróża żadnego też nie ma, także możemy na spokojnie wpaść, okraść gościa i zarobić z tego jeszcze większe pieniądze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby okradać ludzi, widzowie, ale jak to mówią, czemu by nie? Czemu by nie spróbować? Jak tam go nie będzie którejś nocy? Nawet dzisiaj możemy pójść z latarkami zobaczyć. W sumie to może być fajny odcinek, jeżeli ja spróbuję gdzieś tam go okraść, coś tam wyjąć, no nie? Z tej oto chałupiny. Dobra, zajeżdżamy sobie teraz, bo tak czy jak będę wam już teraz pokazywał, widzowie, może nie nową chałupę, tak jak miałem mówić, ale nowy wystrój gospodarstwa. To będzie dosyć duży problem, żeby tym ciągnikiem sobie poogarniać przejazd przez to, bo to nie jest ani ubite, ani nic. Mogliśmy najpierw sobie Maseja wziąć i sobie poubijać to i chyba to będzie najbardziej logiczny pomysł. Na razie sobie zgaśmy. Miejmy nadzieję też, że nikomu tutaj nie będzie to zawadzać, jeżeli chodzi o przejazd. Dobra, weźmy sobie Maseja i pokażę wam gospodarstwo może od tamtej strony. Bo tej... wszystko, na pewno wszystko widzieliście. Dobra, bramy jak nie było, tak dalej nie ma.
samochód dalej jest rozwalony w kawałkach, dalej nie jest to poskładane w żadnym stopniu. Krowy, jak widzicie, sobie chodzą, ale tutaj będzie dokupowane więcej krów. Mamy ten jeden garażyk. No jest, po prostu ten garażyk jest i teraz zaczyna się cała magia. Kostka jest równo ułożona z garażem. Ktoś powie kostka, no. Jak takie coś nazwać? Nie wiem, ale no kostka tak jakby. Kolejna sprawa, czyli tutaj idziemy, tu jest zrobiony dojeździk elegancko do właśnie naszego silosa, który mieści się w tym oto miejscu. Także elegancko jest to moim zdaniem zrobione. Jest tutaj garaż postawiony po prostu z tak zwanego, no, praktycznie suporku, tak to nazwijmy sobie, wejścia, czyli wjazdy, motor już sobie tutaj zostawiłem. Taka oto hala, moim zdaniem jak się ma większe maszyny, taka hala jest dobrym rozwiązaniem. Płyta na obornik, to jest praktycznie równo. Tutaj chcę sobie tujki zasadzić, żeby tutaj było też trochę zieleni. No i mamy oborę, która wygląda następująco. Miejsce na gnojowicę, miejsce na po prostu obornik. Tutaj sobie bizon stoi i odpoczywa. Wrota. Świnki. Tutaj też mamy miejsce jeszcze na świnie. Mamy miejsce na dawanie im wody, to jeszcze muszę to wszystko porozstawiać. Mamy miejsce tak jakby do zarządzania tym wszystkim. No i mamy z tyłu też miejsce, żeby na spokojnie sobie wyjeżdżać. Tutaj czy coś będzie, czy nic nie będzie, jeszcze nie wiem. Myślę, gdzie ustawiać belki. Ale belki chyba będą tutaj na tyle gospodarstwa. I tutaj z tyłu chcę zrobić silosy. Tylko widzowie, teraz tak. Po pierwsze, silosy mogą stać w tą stronę. Tutaj też jest dosyć szeroki przejazd. Jeżeli byśmy chcieli, można zrobić, ale to sporo zajmie miejsca. Silosy mogą stać tutaj, czyli tak jakby odtąd. Gdzieś tak dotąd, może wam to zobrazuję jakoś bardziej, żebyście wybrali odpowiednią opcję stawiania tych po prostu silosów. Ja wam pokażę opcję może na przykładzie 100-tysięcznego. Tutaj jest na przykład coś takiego, co ja bym chciał mieć, czyli te oto biny właśnie. Tutaj za bardzo nie możemy teraz ustawić, ale oczywiście jak będziemy chcieli później to zrobić, no to nie będzie najmniejszego problemu. Czyli opcja numer jeden, najbardziej optymalna dla mnie, to jest coś takiego, patrzcie, o. One sobie stają tutaj, tu jest elegancki przejeździk i są po prostu w ten sposób ustawiane. Opcja numer dwa. To jest jedynka, czyli piszecie jedynkę w komentarzu. To jest opcja numer dwa i to jest taka opcja trochę nie... Czy tutaj miała być ta opcja, ale to będzie źle po prostu przyczepę też napełniać. No patrzcie, gdzie jest wysyp, żeby zrobić coś takiego. No to tak raczej nie za bardzo. Tak samo tutaj, jeżeli chciałbym opcję numer 3. Też można to zrobić, ale takie bawienie się w cofanie tą przyczepą też nie za bardzo mi pasuje. Także opcja numer 1 chyba jest najbardziej optymalna. Jeszcze możecie napisać oczywiście w komentarzu. Bo jeżeli chodzi o inne silosy, nie za bardzo wiem, które można by było jeszcze wziąć. Tu są jakieś silosy tego typu, zostanie nam bardzo mały przejazd. Także nie za bardzo to się opłaca. Można robić jeszcze coś takiego, gdzie w którą stronę będziemy chcieli to postawić. Też będzie to spoko wyglądać. Mamy wtedy 150 tysięcy pojemności. Także wasza decyzja odnośnie ustawiania tych oto silosów, to wszystko należy, widzowie, do was. Co dalej? Gdzieś jeszcze belki trzeba będzie umieścić. Tutaj myślałem, żeby jeszcze wiatę jakąś na maszyny prostą postawić w tym rogu, ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Chcę też zobaczyć, jak wrażenia, jak zareaguje sąsiad na to, że mam takie, a nie inne gospodarstwo teraz, a kiedyś miałem takie. No można powiedzieć, że kiedyś nie miałem, teraz mam, jeżeli chodzi o pieniądze. Też sąsiad też się buduje, nie wiem czy on przypadkiem czegoś lepszego, większego nie zbuduje. Także talerzowania, widzowie, już raczej na pewno wam dzisiaj nie pokażę. Trochę tutaj poujeżdżamy jeszcze i spróbujemy to wysypać. Chociaż zrobię sobie jeden przejazd, żeby można było jakoś tutaj wjechać po mniej więcej równym, bo ten Ursus... Tak, boję się, że będą dosyć duże problemy z tym ciągnikiem, żeby tutaj cokolwiek ogarnąć. Dobra. No, ciągnik masy, powiem wam, że do ubijania taki nawet jest optymalny, bo to jest szerokie ogumienie, na pewno szersze niż w Ursusie tego silosa. Myślę, że tak na wysokość to mamy jakąś 1/3, na pewno nie jest tu pół silosa jeszcze, jak wywalimy te dwie kolejne przyczepy. Czy zahaczy o połówkę? Myślę, że jeszcze nie za bardzo. Także na pewno trzeba takich kursów zrobić sobie. Tam były 4 kursy, tutaj jest 5. No, z 10 kursów, żeby ten silos był pełny tymi oto przyczepami w takiej konfiguracji nadstawek.
żeby zapełnić go do maksa. Tak oczywiście mi się wydaje, no może tam na siłę jeszcze więcej by weszło, ale też później by były pewnie problemy. Ten ciągnik na prostej drodze czasami z tymi szczepami po prostu ma problemy, jak one są zapełnione na maksa. A co mówić, jeżeli byśmy mieli właśnie wyjeżdżać pod górkę i to jeszcze na takiej nawierzchni jak właśnie to, gdzie on naprawdę mógłby się po prostu tutaj kopać. Dobra, pojedźmy jeszcze tą stroną. Tą stroną myślę, że już na spokojnie sobie wjedziemy, ale tu jak sobie porozjeżdżam jeszcze trochę, to mi się nic widzowie mi się nie stanie. Okej. Dobra, z tej strony spójrzmy, będzie wygodniej i będzie na pewno lepiej. Fajny silos. Moim zdaniem jest to naprawdę, widzowie, dobra opcja. W komentarzach też widziałem, że ten silos wam się podobał. Teraz ten wystrój gospodarstwa jest taki dużo, dużo nowszy na pewno. Ta kostka też zrobiła swoje, bo nie każdy na gospodarstwie po prostu ma kostkę, tylko co niektórzy mają po prostu trawnik, czy tam jakieś błoto im się robi później, a ja mam kosteczkę, także mogę powiedzieć, że jestem mniej więcej z tego wszystkiego zadowolony. Dobra, zobaczmy, czy ten Ursus da radę wyjechać, czy nie za bardzo da radę, bo po takim o czymś powinien dać radę, ale różne były przypadki, różne były historie. Dobra, weźmy sobie coś takiego, zgaśmy sobie masejka. Pięknie wygląda ten ciągnik. Pasowałoby nam sypać tutaj bardziej do prawej, tam znowu do lewej, ale zobaczymy. To mam chyba kiprowanie na lewo ustawioną, także musimy tak czy siak podjeżdżać od tej strony. Można i pojedynczo i na środek to wywalać, ale... Dobra, próbujmy. Tylko teraz, która przyczepa nam się tutaj zacznie kiprować najpierw. Dobra, widzowie, ogień z rury, przód do góry, ogień na tłoki i lecimy. Na spokojnie, Ursusik na spokojnie daje radę. To musiałaby być jeszcze większa, widzowie, górka, żeby tutaj naprawdę ten ciągnik sobie jednak nie dawał rady. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Akcja kiszonka w dwóch odcinkach została ogarnięta, gospodarstwo zostało też ogarnięte. Tak bym powiedział, że to jest gospodarstwo teraz aktualnie jakieś 80%, bo jeszcze ta wiata i biny, które też trzeba będzie postawić, także możecie napisać, ile taka inwestycja właśnie mogłaby wyjść w prawdziwym życiu, czyli taki oto garaż, taka oto właśnie obora, plus jeszcze kostka na połowie praktycznie gospodarstwa, połowie powierzchni. Ja wam dziękuję za uwagę, my widzimy się jutro na top 10 modów tygodnia i wyszły dosyć fajne mody, także ja wam je oczywiście jutro zaprezentuję i na razie.